Trzy powody robienia notatki po spotkaniu. Ale nie ma o tych powodach, to historia. Mieliśmy świetną kolację biznesową, uzgodniliśmy zasady współpracy w naszej organizacji samopomocowej. Po kilku tygodniach dzwoni sekretarz. Słuchaj, spiszmy porozumienie, tylko nie pamiętam, co myśmy uzgodnili. No, ja też nie pamiętałem. Spotkaliśmy się jeszcze raz, dogadaliśmy to na nowo. Co w tej historii było? No, mój kardynalny błąd i zresztą też nie zrobiliśmy notatki. Kolacja była miła, notatniki w teczkach, smartfony gdzieś w kieszeniach, zostało to bez notatki. Dlaczego te nadki są takie bardzo ważne? Tak no, jak w tym przypadku. Po pierwsze, dlatego, że zapamiętamy. Wybiórczo pamiętamy. Coś pamiętamy, czegoś nie pamiętamy. Poza tym nie słuchamy. Jedną, drugą rzecz zapamiętamy, zakotwiczymy na niej. następny już nie przyjmujemy do wiadomości, po prostu przychodzimy ze spotkania. O A żeśmy mówili, o b chyba nie. O B też było, tylko żeśmy nie słuchali. Raz trzeci powód, czasami nie rozumiemy. Pewne słowa w różnych kontekstach mają różne znaczenie. Na net, netto, na rękę, na czysto. W różnej branży, w różnym kontekście, może mieć inne znaczenie. Jak to się spisze, jasno sformułuje, to jest jednoznaczne. Zatem na kolejnym spotkaniu, jak coś uzgodnisz, to spisz notatkę, nawet króciutką, jedno, dwa zdania, roześlij mailem. Gwarantuję, to ułatwia życie.